Cześć kochani, witajcie kolejnego dnia. Słuchajcie, muszę się do czegoś przyznać. Zostawiłam kamerę na parę dni i nie nagrywałam nic przez parę dni. Ale było u nas tak niesamowicie gorąco. Oczywiście cała brygada jest ze mną, więc słyszycie pewnie tuptanie Morisa. Było tak strasznie gorąco, przez 3 dni było 31-35 stopni. Noce, to po prostu nie szło spać, pies się też męczył, chodził całą noc, oboje nie mogliśmy spać, po prostu byśmy byli zamknięci w puszce. Naprawdę, ciepło jest fajne, ale aż takie ciepło, powyżej 30 stopni, to już wiecie, spowoduje, że już po prostu nie macie siły na nic, ciężko jest cokolwiek zrobić, ciężko jest spać, ciężko jest oddychać, masakra. Dzisiaj na szczęście pada. No na szczęście, no pod tym względem, że jest chłodniej i tak naprawdę teraz leje, ale to bardzo dobrze, bo nasza trawka, wiecie, rośnie w siłę, nie trzeba jej dzisiaj podlewać, będzie piękna, zasilona, chociaż jeden dzień. Słuchajcie, dzisiaj jest bardzo ekscytujący dzień, naprawdę, ponieważ dostałam paczkę z Polski, teraz wam ją pokażę. Ciężka. Tak wygląda. Wielka paczka z Polski i zaraz ją otworzę. To jest paczka, którą zrobiłam sobie sama. Tam się coś dorzuciła siostra, z tego co wiem. I chcę ją otworzyć teraz, ponieważ burczy mi w brzuchu tak strasznie. Jestem już taka głodna, jest godzina 12, jeszcze nic nie jadłam. Jest się w ogóle sobota, bo tego chyba nie powiedziałam, więc ja już posprzątałam prawie cały dom. Zostały mi jeszcze dwa pokoje na górze. Ale już nie mam siły, muszę coś zjeść. Ale dlaczego nie jem? Dlatego, bo tutaj jest coś, co bym chciała właśnie zjeść. I zaraz wam to pokażę. Jestem po prostu mega zadowolona. To jest tyle fajnych rzeczy. To był kot. Kot tutaj robi stretching, bo rozprostowuje nogi przede mną. Kocie mocie, chodź się pokaż. Chodź. To jest kot, który nam ostatnio uciekł z domu. Wyszedł sobie, bo mieliśmy teraz w te upały taki jeden dzień też pełen emocji i Jurek kocico, to jest wredny kot, nie kupujcie Brytyjczyków, to są wredne koty, nie można ich poprzytulać, nie można ich trzymać na rękach, to jest taki indywidualista, ona robi to co chce i właśnie wracając, chciała wyjść na zewnątrz, wyszła, tutaj na ogródek chodzi i nie ucieka, oczywiście no to jest kołaki z niej, ale wyszła z tamtej strony na parking i nie było jej w domu za 2 godziny, ale w sensie nie to, że ona uciekła i się zgubiła, tylko ja nie zauważyłam, że jej nie ma, tak? Ja myślałam, że ona jest tutaj, potem pomyślałam na ogrodzie, bo były drzwi otwarte, potem myślałam, że może śpi na górze, bo ten mały pokój to jest jej sypialnia. Poszłam na górę, kota nie ma. Przeszukałam wszystko, nie ma. Otwieram drzwi wejściowe, tam stoi taki, mówię wam, takie oczy wielkie, wpatrzona we mnie, przestraszona bardziej niż ja. Ona chyba te 2 godziny stała i łaziła od bramki do ogródka, do drzwi wejściowych, żeby ją tylko wpuścić, bo to wiecie, to taki cwaniak na odległość, nie? Że ona by chciała pójść, ale jak już ją wypuścisz, to chodzi na takich ugiętych nogach przerażona i patrzy, czy na pewno jesteś przy niej, że w razie czego, żeby się obronił. Taki cwaniak. Dobra, zabieram się do otwierania przesyłki i muszę coś zjeść. Paska przysła. Tutaj mamy wodę ognistą. Jurek przyszedł akurat w dobrym momencie, już pokazuję. To jest... O. To jest... Już po 12, to można. To jest dodatek od szwagra. To nie jest wibrator. Widzicie sposób opakowania tego? To jest skarpeta. Naprawdę gratuluję wyobraźni. A czy ona jest świeża? Ej, to jest stara syra! Czysta, ale stara, no. To już chociaż dwie mógł jakieś nowe dorzucić. No, cała jestem w tych kocich kłakach. I w gratisie widzę, że od siostrzyczki. Bo mama mi kupiła, poprosiła mnie o aspirynę taką
którą się, nie wiem czy znacie, maseczki takie na twarz z aspiryny, tylko nie wiem czy to całą, czy pół na raz się zużywa, chyba całą. Rozpuszcza się w kieliszku, czy tam w jakimś takim małym naczynku z odrobiną wody, żeby taka papka się z tego stworzyła. To jest ta idealna, także dziękuję. Ona pięknie uspokaja, łagodzi wszelkie stany zapalne, tak wiecie, tak ujednolica, no taka ta cera jest zdrowsza, jak się zrobi na wieczór, serdecznie Wam to polecam, naprawdę, to jest mega, to jest lepsze od tych wszystkich maseczek za kupę kasy. I mama kupiła mi jeszcze Tribiotyk, to jest taka maść na wszelkie jakieś, to jest nawet widzę na jakiś trądzik, na otarcia, skaleczenia, taka wiecie, taka gojąco chroniąca i tak naprawdę na przykład jak mam jakiś nieładną twarz, wysyp, czy nawet kiedyś jak się, teraz już nie opalam twarzy, ale pamiętam kiedyś w Grecji, tak se zjarałam twarz, że no, że ja tym po prostu smarowałam całą twarz i to jest lek w maści, świetna rzecz, naprawdę świetna rzecz. I tutaj, bo już mi pachnie w szmateczce owinięty, że ziarna, patrzcie. Ojej, spadają ziarna. Moja siostra piecze chleby. Sama piecze, tutaj mi zrobiła, to jest chyba... Ojej, nie wiem, czy to żytni? Zapytam ją i dopiszę Wam. Taki wielki, pachnący chlebek. On już na pewno nie jest takiej, wiecie, no niestety pierwszej świeżości, bo parę dni spędził w tej paczce. Jednak przyjechał z Polski do Anglii, ale ja go tutaj odświeżę. Wstawię go do piekarnika, popsikam go wodą, wstawię go do piekarnika i on będzie pyszny, chrupiący. Boże. Mega. Zaraz się nim zajmiemy. Mam paczkę z Top Aesthetic. To Wam pokażę wszystko. Tutaj mam paczki z... Ojej. Wszystko się sypie. Z Le Colette oczywiście. To są dwie z Le Colette. Mam tutaj kilka rzeczy z Rossmana. Może te właśnie z Rossmana Wam zaraz pokażę. Mam z Make Life Easier. Tutaj jest... z Wasyla, nie wiem czy znacie taką firmę, oni mają takie basicowe koszulki, bardzo fajne jakości, naprawdę. Mam no z Laureli, coś tam jest, to Wam wszystko pokażę. No, zaraz rozpakujemy i myślę, że te z Rossmana Wam pokażę w tym filmie, a teraz idę jeść. Nie ma tutaj za wiele, więc myślę, że nie ma sensu, żeby robić z tego... Kocie, co Ty robisz? Żeby robić z tego oddzielny filmik, także pokażę Wam to tutaj. Jest tak. Oliwka pielęgnacyjna. To jest oliwka, która ma napisane: pielęgnuje, zapobiega powstawaniu rozstępów z olejem migdałowym i olejem makadamia. Natomiast ja tego nie używam tak, jak jest to napisane, bo nie mam rozstępów. Jest to cudowna rzecz na włosy. Jeżeli tego nie znacie i nie próbowaliście, to absolutnie Wam polecam. Zobaczcie, do kupienia w Rossmanie firma Mama's Baby Dream. Kupiłam ich aż 3 na zapas, bo to na całkiem długo mi wystarcza. Używam to jako po prostu olejek na włosy. Skład jest piękny. Same olejki, nic tutaj nie ma sztucznego. Nic jakiegoś, wiecie, nieodpowiedniego. Nakładam to po prostu na końce na włosy i idę w tym spać. Niestety poduszka się brudzi, tak więc na drugi dzień piorę absolutnie poduszkę. Nakładam to tak, wiecie, od połowy na końce. Mam te włosy rozjaśniane, więc tak naprawdę im wyżej nałożę, tym to lepiej podziała i zostaje na całą noc. Rano zmywam. Nie ma problemu, żeby się wymyło z włosów, bardzo ładnie się rozpuszcza, nigdy nie miałam jakichś tam problemów, wiecie, po jakichś tam innych olejkach zdarzało mi się, że miałam na przykład tłuste włosy nawet po myciu, że trudno było ten olejek wypłukać, natomiast z tym nie ma w ogóle problemów. Włosy są po prostu świetne, gładkie, piękne, nie rozdwajają się, są błyszczące, są odżywione, nawilżone, wszystko czego im trzeba, ta oliwka im zapewnia. Wzięłam olejek z Isany. Tak zwany olejek śmierdziuszek, no bo on nie za pięknie pachnie. Ale słuchajcie, nie ma nic lepszego do mycia gąbek. Jak już nakładam podkład albo jakiś tam korektor i chcę go rozprowadzić, to używam gąbek. Morris pije teraz wodę. I to jest jedyna rzecz, jaka idealnie domywa mi wszystkie gąbki. Naprawdę, jest świetny. Drugie moje zastosowanie, jak używam bani chińskich. To używam również tego. Albo jest taki z Johnson's chyba, taki wiecie, dla dzieci, który mogę już kupić tutaj. Tego tutaj nie kupię, dlatego zamawiam. Zamówiłam ich 5.
Wiecie, to kosztuje chyba 6 zł, a będę miała po prostu zapas, nie będę musiała jakoś tam, nie wiem, potem kombinować, czym umyć gąbki. Kolejne rzeczy zamówiłam z firmy Yope. Ja tą firmę znam, lubię, tutaj jest w White Rose, ale są takie bardzo, wiecie, bardzo ograniczone są te produkty i są bardzo drogie, bez sensu, także tam nie kupuję. A że robiłam to zamówienie, wiedziałam, że to się zmieści do paczki, to zamówiłam. Mam tutaj tak, mam mandarynka, malina, naturalny żel pod prysznic. Z Yope, o. O tak. Zaraz ja to tutaj otworzę, bo tata mi wszystko poobklejał bardzo dobrze. Wiecie, te rzeczy się potem często otwierają, niestety, szczególnie takie olejki, to się potrafi wylać. Bardzo delikatny ma zapach, ale taki rzeczywiście, no mandarynka i malina, może nawet... Czekajcie. Nie wiem, czym to pachnie. Ładnie pachnie, no. Taki świeży zapach. To jest żel pod prysznic, po prostu. Wzięłam jeszcze, bo kiedyś używałam tych szamponów, naturalny szampon do włosów. Z mlekiem owsianym i do tego naturalna odżywka do włosów. Może wzięłabym inne rzeczy, może wzięłabym więcej tych rzeczy, ale po prostu online ich nie było. Zamówiłam z Taupy, zobaczcie, jakoś szczerze mówiąc nigdy wielką fanką Taupy nie byłam. Natomiast siostra mi poleciła, taki to jest żel olejek do demakijażu, ukojenie z Taupy, Taupa Pure Trends. Zobaczymy. Bardzo ładnie, bardzo świeżo pachnie, tak? Fajnie, bardzo sympatycznie. Kolejna rzecz to jest pasta do zębów. Coconut White. Wybielająca pasta do zębów. Mieszko kokosowe, certyfikowany ekstrakt ekologiczny z mięty. Botaniczne wybielanie w 14 dni. Podobno jest fajna. Coś takiego, wiecie, raz na jakiś czas można spróbować. Kokosowa. Troszkę mi się pakowanie tu zgniotło, bo było chyba na brzegu w paczce. No zobaczymy. Tak wygląda wewnątrz. Jeszcze nie używam kokosowej, lubię takie kokosowe zapachy. I ostatnie rzeczy z Rossmana, jakie wzięłam, to słuchajcie, oczywiście zapas tuszu. Lovely Pump Up Mascara, bo jest fajny, z silikonową końcówką. I wzięłam, nie będę go na razie otwierała, nie wiem jaką ma końcówkę, bo wiecie jak to jest. Wzięłam też z Lovely, no bo skoro ten jest taki fajny, kosztuje 15 zł, bardzo go lubię, więc spróbujmy coś jeszcze innego. Różowy wybrałam, no przecież lubię różowy. To jest Lash Extension Mascara. Lash Extension Mascara. I zobaczymy. Zamówiłam z takiej strony Top Aesthetic. Znajdziecie tam bardziej wyselekcjonowane kosmetyki. Takie bardziej może, nie wiem, profesjonalne. Coś takiego, wiecie, dla gabinetów. Coś innego w każdym razie. I jest tam firma PCA Skin, PCA Skin. I zobaczcie. O. Zdecydowałam się na... O, jest. I kupiłam z tej firmy PCA Skin Pigment Bar. Co to jest w końcu? Jest to preparat rozjaśniający, oczyszczający. Taka forma... O, jest. To już tu jest? O, zobaczcie, taka twarda pasta. Coś tu jest, czy to takie jest? Ojejku, to jak taka lukrecja wygląda. Zobaczcie. A pewnie, wiecie, pewnie po prostu bierze się to mokre, zwilżone i się smaruje i potem tym się, jako drugi krok, oczyszcza się twarz. I podobno, że działa cuda na przebarwienia, na ujednolicenie kolorytu, na wszelkie jakieś, wiecie, pigmentacje, takie rzeczy, ale też bardzo dobrze sobie radzi z trądzikiem. Po prostu. Jest mieszanką składników aktywnych o działaniu rozjaśniającym. Posiada właściwości łagodzące i wyrównujące koloryt skóry. Co mi zabrałaś? Co ty masz? Aha. O Jezu, jak się przestraszyłam. Fajne, co? Kawałek opakowania. Koty to wszystko zaciekawi. Naprawdę. Kolejnego dnia witam się z wami stąd. O. Bo chcemy wyjść z domu. Jest niedziela, jest godzina 10:40 i chcemy pojechać do centrum ogrodniczego. Ale zobaczcie, wczoraj wam pokazywałam skarpetę, nie? Tą z paczki, tą, w której była butelka opakowana. To okazało się, że jest to skarpeta mojego taty. I rzeczywiście jest jego skarpeta używana, wyprana, tak? Ale używana, po prostu szwagier przyniósł mu tą butelkę. I na szybko chcieli ją czymś zabezpieczyć i otworzył taty szufladę z bielizną
i to mu się ukazało, więc są to jest, a wiecie jak to jest, jak kogoś tak długo nie widzicie, a bardzo za kimś tęsknicie. No ja bynajmniej jestem taka sentymentalna, jak dostałam tą skarpetę, tak jakbym dostała część jego i dlatego po prostu wczoraj cały dzień w tym przechodziłam. Wiem, że to głupio wygląda, ale to taki po prostu sentyment. No, to tak jakby, wiecie, jak oni by byli tutaj. A teraz przez tego wirusa to nawet nie ma jak pojechać. Także tyle, także o. Koniec kocie z siedzeniem. Patrzcie, ona otwiera mi tą paczkę. Już ją otworzyłam, kocico. Fajne, co? Pojechaliśmy do pięknego miejsca. Naprawdę, miejsce było bardzo, bardzo ekskluzywne, bardzo komfortowe przy tym. Piękne, piękne wnętrze. Jeszcze w takim miejscu nie byliśmy, w sensie wyposażonym w ten sposób, jakby sklep, ale wchodzicie do pomieszczenia i macie jakby kolejne pokoje i to wszystko jest wyposażone. Wchodzicie na przykład do kuchni, do takiego, tutaj w Anglii są utility room, plus do salonu i normalnie są kominki, sofy, wszystko, nawet w jednym pokoju był włączony telewizor. Jest czarno-białym filmem, przepiękny klimat, wszystko takie dopracowane, pachnące, piękne zapachy, kwiaty, wprawdzie sztuczne, takie, które można w tym sklepie kupić, ale no wszystko takie z gustem, w takim stylu takiego angielskiego domku, takiego naprawdę urządzonego z niesamowitym gustem. No piękne miejsce, naprawdę. To wszystko jest tak, wiecie, tak poustawiane. Tutaj tak jakby ktoś szedł do mnie do domu i o, tutaj jest czajnik, tutaj jest toster, tutaj jest jakaś miska z bananami, z psim jedzeniem. I teraz zastanawiacie się, czy to można wziąć, czy nie. Tak naprawdę nadal nie wiem, czy można było to wziąć. Ale na dół zeszliśmy i tam przy kasie pani nam z panem wszystko przynieśli, co chcieliśmy. Spodobał mi się wazon. Ale nie było nigdzie ceny na nim i dostałam katalog i w drodze powrotnej oglądałam ten katalog. Oczywiście nie znalazłam tego wazonu, ale zdarzyło mi się zrobić niedobrze, bo jak jechaliśmy, to ja nie potrafię. I czuję się teraz taka, wiecie, taka okropnie. Ale chcę wam na szybko pokazać, co kupiliśmy. Bardzo mi się spodobało takie, to stało tak naprawdę wszędzie. Tutaj zobaczycie opakowane. Zobaczcie. Takie dzbanuszki, to jest, czy będzie widać? Może widać. To jest jakby, z czego to jest zrobione? No to jest pewnie jakieś z ceramiki. I ona jest tak jakby pęknięta. Piękna. I do tego, to było na wystawie. To jest jakieś przybrudzone. To było na wystawie w prawie każdym pokoju. Naprawdę, o taki zestaw. Gdzieś tam stało, chyba tak będzie ładnie wyglądało. O, jedno obok drugiego. I do tego była włożona taka gałązka oliwki właśnie. Tylko że to trzeba, wiecie, pewnie skrócić i wygiąć. O, to wam pokażę. O, coś takiego. No pięknie to wygląda. No, to trzeba będzie po prostu przyciąć, nie? Bo tutaj wychodzi taki badylek. O, coś takiego. Wygląda pięknie, naprawdę. Wszystko było w takich kolorach, takie naturalne materiały, takie kolory ziemi, piękne rzeczy, naprawdę. Co wam jeszcze mogę pokazać? Psie jedzenie? Orien? Moris to już kiedyś jadł. Dobra karma, taka naprawdę z dużą ilością białka. Kotu wzięliśmy taką Kanagan, taką na spróbowanie po prostu. Daliśmy już jej kilka groszków i nawet jej smakowało. Nie wiem, czy chcecie zobaczyć Jurka nowe buty? Chcecie? To wam pokażę. Kupiliśmy takie białe na kosty. Białutkie są po prostu, ciekawe na jak długo. I wzięliśmy moją ulubioną ubranką. Uwielbiam po prostu, jeżeli chodzi o Adidasa, bo takie buty sportowe, czy tam do chodzenia na co dzień, to uwielbiam jak facet ma New Balance. Po prostu. Te są takie ciemne granatowe i jemu się podobało to, że jest tutaj taki dodatek, bo te standardowe 500, nie pamiętam numeru, takie klasyczne, to one tutaj mają wszędzie ten materiał i on już miał ich kilka par, ale oczywiście wiecie, jak się zdejmuje, no to tutaj się tak wyciera, czy na przykład jak się prowadzi samochód, no to zawsze tutaj jest najbrudniejsza ta część, więc to jemu się podobało, że mają taki tutaj plastikową wstawkę, numer mniejszy,
On tu nawet większy od kajaka. Także tyle. Tyle kupiliśmy. Idę to teraz posprzątam. I trzeba wyjść z psem i coś zjeść. Idzie znaleźć miejsce na te piękne rzeczy. Aż normalnie mam ochotę na więcej takich pięknych. Słuchajcie, chciałabym wam powiedzieć 3 słowa na temat tych rzeczy, które przyszły mi z Polski. Przyszły mi te trawy i tak lata z nich wszystko, powiem wam. A w ogóle jaka była historia tych traw? Zaczęłam przeglądać się oczywiście na AliExpress, nie? No bo tam najtaniej takie wszystkie rzeczy i chyba jest największy wybór. No ale po chwili przeglądania stwierdziłam, nie, no bo przecież teraz, wiecie, w dobie tego koronawirusa, no to może trochę strach zamawiać takie rzeczy stamtąd. I stwierdziłam, nie, zamówię po prostu z eBaya, nie? To przyjdzie mi wtedy z Anglii, będzie bezpieczniej. Jakieś parę godzin później dostaję wiadomości, że moje, ale mówiłam 3 rzeczy od 3 różnych sprzedawców, że moje zakupy zostały już wysłane, wszystko z Chin. Dobra, słuchajcie, jeżeli chodzi o szampon, jest super. To kot zaczepiał ogonem o liście. Jeżeli chodzi o ten olejek, co mi siostra polecała, ten stołpy. Zobaczcie. Ten Orient. O, on ma bardzo delikatny zapach. Ale co mi w nim przeszkadza, to że on jest taki bardzo wodnisty. Widzicie? Ja go stosuję do tego pierwszego zmywania. On dobrze zmywa, bardzo dobrze zmywa. Nie podrażnia, nic takiego nie robi. Troszkę dłużej mu schodzi przy rozpuszczaniu maskary, tuszu z rzęs. Ale no robi to. Coś mi tutaj nie do końca pasuje. Wydaje mi się, że jest to właśnie to, że on jest taki rzadki i trochę mi tak, wiecie, przepływa przez ręce. Natomiast użyłam tego. Użyłam tego już 2 razy. To jest po prostu coś cudownego. Czekajcie, bo mam jakiś problem z pokazywaniem. Nie w tą stronę, o tak. O, ręka mi strzeliła. To trzeba spienić i pozostawić na skórze tak około 2 minut. Czyli na przykład nałożę to i moje zęby w tym czasie, tak? Jeszcze potem zrobiłam maseczkę, ale mam wyrzuty sumienia, bo chyba wprowadziłam was w błąd na początku, ponieważ ja tej maseczki nie używałam już kilka lat. Ja zapomniałam, zanim ją zrobiłam, to poczytałam, ale nie chcę, żeby tutaj potem ktoś powiedział, że coś źle wam powiedziałam, dlatego chciałam do tego wrócić. Do tej maseczki ja sobie wzięłam taki piękny kieliszek, który przywieźliśmy z Wenecji. On jeszcze był kiedyś pomalowany, ale się zmył. I tak, rozpuszczam, tam jest napisane, że 3-4 tabletki, ale kurczę, mama mi kupiła ich tylko tyle, więc jak ja mam rozpuścić 3-4, to na 3 razy mi to wystarczy, więc mi szkoda. Ale powiedzmy, że 1-2, ja akurat na pierwszy raz zrobiłam z jednej. Troszeczkę wody, dosłownie taka płaska łyżeczka wody i do tego troszkę jogurtu naturalnego. Słuchajcie, troszkę jogurtu naturalnego, wtedy jest taka najfajniejsza konsystencja. Jeżeli dacie rzadki jogurt, to będzie rzadkie. Ja dałam, mam taki bardzo rzadki jogurt naturalny, może jakiś grecki by się przydał, coś takiego gęstszego, to wtedy taka papka się z tego robi, to nie może być za rzadkie. Znaczy, moje było rzadkie, tak? Ja to nałożyłam. Jaki to dało efekt? Być może będzie po prostu to tak, wiecie, przyjemniej będzie wam przeciekało przez palce, jak będzie z gęstym jogurtem. Można dodać miodu, ale pamiętajcie, że miód potrafi uczulać, więc jeżeli znacie swoją cerę i wiecie, że nic wam nie zrobi, to można dodać miodu. No i oczywiście nie jest to maseczka dla ludzi z cerą jakąś wrażliwą, chyba z naczynkową. Poczytajcie o tym. I nie jest to maseczka dla kogoś, kto ma taki, wiecie, taki aktywny trądzik. Jeżeli macie takie stany zapalne, takie naprawdę, które chcą aż wybuchnąć, wiecie, ropne, to może wam jeszcze podrażnić, albo może to rozsiać po prostu, że efekt będzie odwrotny, tak? Więc użyłam tego, potem tego, potem, już nie używając żadnego peelingu, nałożyłam tą maseczkę. Oczywiście potem, wiecie, serum, krem pod oczy i krem na noc. Boże, jak ja wstałam rano, to aż mi Jurek powiedział, że twoja cera jest jak taka cera dziecka. To była tak delikatna, tak gładka, piękna, taka promienna. Naprawdę, no efekt jest po prostu kosmos. Ja tego poszukam, nie wiem, czy to tutaj się kupi. Muszę po prostu pójść chyba z tą aspiryną do WC i poprosić taką samą. Jeżeli tak, to naprawdę. Myślę, że zrobię wam kiedyś taki, pokażę wam wszystkie maseczki, które tak na daną chwilę pamiętam, że mi się bardzo sprawdziły. Muszę je gdzieś tam kupić. I pokażę wam wszystko, co mi się najbardziej sprawdziło. I naprawdę ta maseczka z aspiryny to jest jeden z lepszych leków na całe zło na twarzy. Naprawdę, jest super.
Bateria mi pada, no nie wierzę. Akurat zabraliśmy Moriska nad wodę, tylko już tak wam szybko powiem. Nie przygotowałam się, no. Parę minut pochodzimy. Musiałam się przebrać w bluzę, bo troszkę chłodniej, ale jest tak duszno teraz, nie? Przestało kropić. Jurek jak zwykle w trybie ciszy. Nie mówi, panowie. O, Jurek, idziemy pochodzić. Widzisz, teraz by się przydała ta twoja karma, co ostatnio mówiłeś. O, patrz, ta, jak głową ruszę. Jak wszyscy się zbiegają. Bida, ludzie, bida, koronawirus. Wszystkich dotyka. Następnym razem mam coś przyniosę, nie będę taka. Patrzcie, jakie są łódeczki. Tak, czy czysta woda? No, ale tak się boję. Szkoda, że tutaj tak blisko jest droga. Bo jest głośno. Ale są ławeczki. Patrzcie, można sobie posiedzieć. Całkiem tu jest tak ładnie zadbane. O, tam można pójść na jedzonko. Już w ten weekend otwierają, także... Aż po prostu mam... Tego nie widać, bo kamera jest daleko. Ale mam ciarki aż na twarzy. Słuchajcie, aż mi się chce trochę płakać. Chciałabym wam podziękować. Naprawdę. Chciałam wam serdecznie podziękować za to wszystko, co piszecie mi pod filmami. Ja się nie spodziewałam, że ludzie potrafią być tak mili i że ja tego doświadczę już na początku prowadzenia kanału. Ja naprawdę zwlekałam z otwarciem tego kanału od bardzo dawna. Albo to, albo tamto, albo coś tam, wiecie. W końcu się zebrałam. Myślę, że to trochę przez ten, przez tego całego koronawirusa. I to po prostu, to nierobienie nic zmotywowało mnie, że spróbujmy. Będzie co będzie, no nie uda się, no to przecież zamknę to, tak? Wyrzucę wszystkie filmiki, skasuję i tyle ze mnie było. Tak samo jak z Instagramem. Ja tego Instagrama już mam kilka lat, tego Great Replicate, i to tak samo było myślenie. Nie wyjdzie ci, to ci nie wyjdzie, zamkniesz i tyle. A zobaczcie, jak wyszło. Dodałam już kilka filmów i takie komentarze, jakie wy mi piszecie, to ja się nie spodziewałam. Aż poczekajcie, aż wejdę w aplikację i zaraz je tutaj przeczytam. Przed chwilą właśnie dostałam, dlatego tak chciałam na świeżo wam powiedzieć. Jesteś ciekawą osobą, zaintrygowałaś mnie. Życzę ci sukcesu w prowadzeniu kanału, a przede wszystkim radości z tego, co robisz. Buzia uśmiecha się sama, jak was oglądam. Dziękuję za tak ogromną przyjemność, jaką dajesz. Jaki sympatyczny filmik. Założenie kanału to była dobra decyzja. Jesteś stworzona do nagrywania. Ja się naprawdę nie spodziewałam, że ja coś takiego kiedykolwiek usłyszę. Przeczytam na YouTubie na początku. Wiecie, bo teraz będzie kolejny kanał, nuda, to wszyscy to samo pokazują, bądź oryginalna, bądź pokaż coś innego, ale co? To jest nasze życie, ten YouTube to jest tak jakby pamiętnik, tylko nagrywany wideoblogami, tak? Nagrywany filmikami wideo. To wszystko, jesteś śliczna, masz fajny styl, lubię cię słuchać, wprowadzasz spokój do mojej głowy podczas oglądania filmiku. O, wow! Naprawdę, dziękuję. To jest taka motywacja, że po prostu chce mi się płakać ze szczęścia. Naprawdę, bardzo, bardzo wam dziękuję. To jest coś, czego ja nigdy nie zaznałam. W takiej ilości i tak niespodziewanie. Naprawdę, to jest cudowne uczucie. Naprawdę, ludzie, dziękuję. Po prostu dziękuję. Naprawdę, to jest cudowne uczucie. Cudowne. A teraz nadeszła ta chwila, na którą mam wrażenie, że wszyscy czekaliśmy. No dobra, czekaliście, bo ja już mam te buty od kilku dni. Chcę wam pokazać, co znajduje się w torbie. W ostatnim filmie, niektóre sokole oka już to zobaczyły.
Słuchajcie, zapakowałam te buty z powrotem do pudełka, żeby Wam po prostu pokazać, jak to wygląda, jak kupujecie w takim sklepie. Oczywiście jak przychodzicie, tak, mierzycie, wybieracie produkt, który chcecie. Zanim on zostanie Wam sprzedany, musicie się zarejestrować. Oni Was pytają, czy macie konto jakby w ich firmie. Jeżeli nie, to się robi tylko raz, po prostu, żeby potem mieć jakąś historię. Słuchajcie. Pani mnie zapytała w sklepie, czy chcę pudełko, bo tutaj jeszcze w środku jest pudełko na buty, bo są to buty. Nie no, to chyba wiadomo, że buty, nie? No, więc pani zapytała mnie, czy chcę pudełko, bo chyba pomyślała, nie wiem, czy może chcę te buty na przykład od razu założyć. Chciałam, dawaj, dawaj, no bo przecież nie, no chcę, lubię takie rzeczy, lubię takie pudełka i potem trzymać w tym jakieś inne rzeczy. Więc teraz w aktualnej kolekcji, nie wiem tak naprawdę, bo to jest moja pierwsza rzecz z Diora, konkretnie z Diora, czy mieli jakieś inne opakowania? No aktualnie są takie białe, to jest taki wytłaczany, bardzo fajny jakościowo papier i dostajecie do tego taką gwiazdkę. Ta gwiazdka jest metalowa. Trochę szkoda, że jest na takim tandetnym sznureczku, ale myślę, że to można jakoś przerobić i ja to raczej przerobię, bo na przykład do kluczyków do samochodu, albo do domu, albo do jakichś dodatkowych kluczy możecie tego po prostu używać jako breloczek. Tutaj jest wygrawerowany napis Dior, no słodki taki dodatek. Jakby było na jakimś fajniejszym sznureczku czy łańcuszku, no to po prostu, wiecie, łatwiej byłoby tego użyć, a tak trzeba sobie samemu coś wymyślić. No ale dobra, damy radę. W środku mamy, czy to widać? Tutaj jest taki papier, po prostu jest taki ozdobny, karbowany, znaczy tak złożony papier. On oczywiście był idealny, jak go kupiłam, ale no wyjmowałam go już parę razy, więc... W środku jest kolejne białe pudełko, z jednej strony macie nazwę, wszystkie rozmiary. Ja zdecydowałam się na buty, na klapki, które nazywają się Dior Dway. Co mnie zaskoczyło, to to, że ja zawsze noszę swój rozmiar, tak? Mam rozmiar i raczej nie kupuję mniejszych ani tam większych połówek, raczej nie mam problemu, zawsze jest to 37. Poszłam tutaj, poprosiłam, że chcę zmierzyć 37 i okazało się, że jest za duże. Także jest to taka wskazówka dla tych, którzy może zechcą sobie na przykład zamówić takie buty. Otwieracie i w środku macie tak, paragon w takiej... O, tutaj jest paragon, też oczywiście w takiej jakby... Widzicie, tak to jest faceta prosić o zrobienie czegoś, nie? Powtórzysz mu 3 razy co pół roku i w końcu to zrobi może. Jeszcze się nie doczekałam w każdym razie. Tutaj jest paragon w takiej jakby kopercie. Nie chcemy o tym pamiętać, więc go gdzieś tam zakopujemy. Aczkolwiek radziłabym trzymać. Zawsze do takich butów dostajecie woreczki. W tym wypadku mam 2 takie małe woreczki, też z logo Diora. Na jakieś, nie wiem, na jakieś wyjazdy, wakacje możecie sobie zabrać, zapakować takie buty oddzielnie. Dalej. Papier oczywiście też z logo Diora. Tam, dam, dam, dam. I mamy klapeczki. Tak, to są klapki, które nazywają się Dway. Zdecydowałam się na wersję granatową z takim beżowym dodatkiem. Mierzyłam jeszcze drugą, ale leje, dlatego się tak szaro zrobiło. Mierzyłam jeszcze drugą wersję czarno-białą, natomiast ta mi się bardziej jakoś podobała. One są takie granatowe, ale to jest taki bardzo ciemny granat, zobaczcie, tak naprawdę jak mam go na nodze, to tego nie widać, że to jest granat. Wydają się mimo wszystko czarne albo takie ciemne, a przez ten dodatek tego takiego złotawego beżu, moim zdaniem były po prostu dla mnie ciekawsze. Także tak, jak one są stworzone? Podeszwa jest używana i już jest skórzana. Te skórzane podeszwy tak rzeczywiście się tutaj przecierają od chodzenia, natomiast szczerze mówiąc mi to kompletnie nie przeszkadza, bo te wszystkie luksusowe buty tak mają. Natomiast, no nie wiem, nigdy mi się nie przetarło tak, żeby palec mi wypadł, także oczywiście żartuję. No nie przeszkadza mi to po prostu. Tutaj ta wkładka, na której się stawia stopę, też jest oczywiście skórzana z napisami Christian Dior Paris. Tutaj od spodu też jest skóra, natomiast no już chodziłam, więc nic tutaj nigdzie nie obciera. Są bardzo wygodne, bardzo komfortowe, czasami klapki też potrafią nam zdemolować nogę. I co? I tajemnica rozwiana, tak? Pokazuję Wam to, co kupiłam. Już od jakiegoś czasu mi się podobały. Zauważyłam, że teraz wiele różnych znanych osób ma te buty. To jest chyba taki krzyk lata wśród celebrytów w tym roku. Mam nadzieję, że Wam się też to spodoba.
Słuchajcie, no ja jestem zachwycona, tak? Ja lubię takie rzeczy raz na jakiś czas sobie kupić. Zobaczycie. No, także tak. Wiecie, co kupiłam? Już się nikt nie musi zastanawiać. Mam nadzieję, że się cieszycie razem ze mną i cieszycie się z mojego szczęścia. Także, moi drodzy, koniec już gadania w tym vlogu, bo myślę, że będzie bardzo długi. Bardzo Wam dziękuję. Mam nadzieję, że spędziliście miło ze mną ten czas. I co? I widzę się z Wami już. Ten vlog chyba pójdzie w czwartek, więc no generalnie staram się wrzucać dwa filmy w tygodniu, tak? Zapamiętajcie, wtorek i piątek o godzinie dla was w Polsce 18, dla mnie o 17. Także póki co tego się trzymam. No, także widzimy się dwa razy w tygodniu. Do zobaczenia w następnym. Pa, pa!